Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. Turbo Loncin już po niedawno jest zrobiony, ale ostatnio nie mam normalnie żywcem czasu przy nim robić, więc tak wyszło, że praktycznie nic nie dubnałem od ostatniego odcinka. Jakie są plany na dzisiaj? Plany na dzisiaj są takie, że wsadzimy oryginalny gaźnik z oryginalnym kluzcem i sprawdzimy teorię Skauta 1981. Jak i sprawdzę na innym gaźniku, jak to chodzi, bo nie mam innego gaźnika takiego, żeby to tu pasowało. Myślałem o gaźniku z Gankusa, ale problemem jest ten cały dół gaźnika, no nie puści mnie. Jak i spuszczanie paliwa idzie prosto w dół, a musiałbym ciąć cylinder, żeby się to tam zmieściło, co się za bardzo nie kalkuluje. No kurde, nie będę ukrywał, że chciałbym się już tym przejechać wreszcie i zobaczyć, jakie są efekty, bo potencjał jest, siepie i to ostro. Po takich testach u Skauta, no jak próbowaliśmy się tym przejechać, no nie zbierał się, no nie ukrywajmy, bo dawaliśmy mu nagle gazu, no jakbyśmy dali mu powolutko, coś by się tam pewnie zebrał, no ale po pierwszych takich testach no siepie i to ostro. No i chciałbym się właśnie wreszcie przejechać, sprawdzić, czy kurde to coś daje. Kolejną sprawą będzie instalacja elektryczna, którą będę musiał przerobić. Czyli mianowicie coś tu mam gdzieś z jakimiś kabelkami, tego na filmiku nie było, ale gdzieś coś mi tutaj nie łączy, no i było zwarcie, po prostu nie było iskry. Trzeba było poruszać pod sam koniec testów, ale tego już nie nagrywałem. Na filmikach też nie pokazaliśmy, sprawdzaliśmy to na różnych modułach, no i dalej był ten sam efekt, więc to nie była wina modułu. Ewentualnie założę jakąś mniejszą cewkę, nie taką, tylko tą mniejszą. No i pasuje mi tu wreszcie porządek zrobić, bo mi się troszeczkę narozpierdzielało. Zapłonem też się będziemy bawić, założę pewnie jakiś inny stator, taki gorszy. Tyle! Działamy coś wreszcie dziś. Kurde, jeszcze aparat mi zaczyna odpierdzielać, same problemy. Dobra, no i zaraz sprawdzimy, czy w ogóle iskra jest jakakolwiek. Iskra jest potężna, więc mam nadzieję, że będzie teraz wszystko działać. Nie będzie problemu z iskrą. Pasuje się zająć samym gaźnikiem, zrobimy podmiankę na tego. Do testów na razie nie będę też żadnych wymieniał ani nic, więc tylko założymy i zobaczymy, czy w ogóle coś będzie z tego. Ewentualnie spróbuję rozprężnik założyć, ale to widzimy za chwilkę. Dobra. Poskładałem, wypodpinałem. Jest to na tym mniejszym gaźniku. Niestety to trochę trwało, bo musiałem przerobić kolanko, no bo ten gaźnik ma inne kąty i to wszystko. Nie pasowało to wszystko. Nie jestem troszeczkę zadowolony z tego, no ale muszę się poświęcić do testów. Odpalimy i zobaczymy, czy w ogóle będzie chodzić. Ewentualnie będziemy zmieniać dysze na większe. No jak widzieliście, dalej był problem, ale zgasł mi, no i okazało się, że nie ma iskry. Zginęła iskra. Jak dam więcej gazu, po prostu coś jest z iskrą. A gdzieś, kurde, coś dalej. Nie daje rady. Posłuchałem was, znalazłem moduł na prąd stały. Mamy tutaj akumulator. Widzicie, idzie kabel do modułu, będzie zasilany. Nie z cewki kurde, z silnika, tylko z akumulatora. Jedyne co, to będzie impulsator tam szedł i masa. Po kablach. Dobra, kładę kamerkę na statyw, zobaczę czy w ogóle jakaś iskra jest. No i próbujemy odpalić, zobaczymy czy to coś da. No dobra, iskra jest. Próbujemy odpalać. Muszę sporo zapłon przyspieszyć i będzie chodzić. Przyspieszyć i wpierdzielić konkretną dyszę. I będzie chodzić. Tylko jak to zrobić? Kurde. Dobra, chwila przerwy, muszę to przemyśleć ten temat. dojdę do tego. Uwaga też. Uwaga też, pusta. Jeszcze trzeba zrobić blow-offa, bo przeładowywuje Loncina. Ale wchodzi na obroty, wchodzi. Jeszcze raz. Musi być blow-off, bo idzie dyszą. No bez blow-offa nie będzie chodzić. Chodzi! No chodzi! Blow-off jeszcze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Pokłanie. Tak się to robi, kurde. Tak się uturbia Loncina. Zrobimy jeszcze blow-offa. Tylko jeszcze nie wiem jak, bo jak mu przypierdzielę na gazie, wleci te pół bara. Na pewno jest z palcem w dupie, pół bara ubija. Odpuszczę gaz, jest mała średnica gaźnika i momentalnie buduje porządne ciśnienie. Nie wiem czy tutaj, kurde, nie mam teraz wskaźnika, pewnie kurwa do bara dobija. Jak upuszczę gaz i zamknę przepustnicę, więc następnym krokiem będzie blow-off. Muszę przestudiować na internecie, jak to jest zbudowane i tą kareczkę mamy i dotoczymy, zrobimy jakiegoś. Mam nadzieję przynajmniej. No. Przerobimy zawór EGR podciśnieniowy na blow-offa albo coś. No cóż, no, w sobotę prawdopodobnie będzie jazda testowa, nie? Zobaczymy, czy to w ogóle buduje jakieś gusta, czy jest jakieś przyspieszenie, a to jest na tym małym gaźniku. Pomyślcie sobie, co będzie się działo na tym. Tylko ten gaźnik muszę przerobić, żeby to chodziło. Już chyba wiem, o co chodzi. Musiałem się doszkolić. Nikt mi nie pomoże. Dajecie, chociaż powiem wam, że dajecie mi bardzo dużo pomocnych wiadomości. W tym akurat wypadku wszyscy się mylili. No i musiałem wziąć sprawy w swoje ręce i się podszkolić. No i się podszkoliłem. Przez taką jedną pierdółkę same problemy. Już wam pokażę mniej więcej, jak to teraz na chwilę obecną wygląda. Kończymy ten odcinek. Jak to zbuduję, będzie chodzić wszystko w 100%. Wtedy wam pokażę, jak uturbić silnik. Na gaźniku. Podobno jest to niemożliwe. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Zmarnowałem cały dzień przez taką pierdółkę. Teoretycznie to na tym większym gaźniku by chodziło. Tutaj są strasznie małe dysze w tym gaźniczku, już wam pokazuję. Chociaż na tym gaźniku będzie lepiej zbudować jakieś ciśnienie. No, są mniejsze średnice, tylko że w dolocie, nie? No tak to wygląda. Zbudowałem całą nową instalację, tak jak wam mówiłem. I wsadziłem cewkę od samochodu. Potężną cewkę, teraz jak iskra. Ogólnie zasadziłem to tylko i wyłącznie po to, bo jak mi upalało świecę, choćby nawet mi upaliło, to tamta cewka podaje na 4 cylindry w samochodzie. Choćby pękła tu elektroda w świecy, tak czy inaczej iskra przeskoczy i będzie mieć jeszcze tyle mocy, żeby przeskoczyć tutaj, więc z niszczącymi się świecami problemu nie będzie, bo potężna iskra jest. Teraz tylko i wyłącznie zostanie prawdopodobnie zrobić blow-offa, bo mi lącina przeładowywuje przy puszczeniu gazu, wywala paliwo, bo nie ma gdzie ten boost uciec. A tak to zbyt więcej tutaj modernizacji nie zrobiłem. Lampę gdzieś tu mam, leży mi, lampą sprawdzałem, kąty, nie kąty. Jest to na tym module, co miałem wcześniej, ten moduł na prąd stały. On przy odpalaniu bije praktycznie zaraz przed top. Strasznie, kurde, późno. Strasznie późny ma zapłon. Gdy odpali, przechodzi gdzieś w tym momencie, jest przeskok iskry. A na tym module przeskok jest prawie że na F-ce. Praktycznie, że na F. Więc strasznie wczesny zapłon jest. Ewentualnie w przyszłości jeszcze przerobię stator. Prawdopodobnie utnę to tu. Gdzieś na tej wysokości utnę. Nagwintuję i obrócę impulsator w drugą stronę. Będę miał wtedy coś tam, chyba mi się wydaje. Albo wywalę całkowicie impulsator, albo zmienię całkowicie stator. Na tej cewce coś mi odpierdzielało, na tej małej. Po prostu chyba siadła. Bo nie było w ogóle iskry, dlatego zmieniłem na tej dużej. Właśnie nie wiem, czy świece się psuły, czy cewka coś walnęła, nie wyrabiała, dlatego wpadła ta konkretna, potężna cewka. To jest jakiegoś Suzuki, chyba Swifta, czy czegoś. Tego starego jak świat, tam 90 któryś rok. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Jest przełom. Chciałem wam w tym odcinku, kurde, odpalić to, żeby chodziło. No i się udało, teraz wchodzi już normalnie na wysokie obroty. Lekkiego ma laga, ale to prawdopodobnie przez to, że jest dysza troszkę za mała i ma lekkiego laga. Chociaż nie słychać żadnego spalania stukowego ani nic w tym stylu i nie grzeje się tak ostro. Po 5 przegazowaniach nie ma takiej temperatury jak wcześniej na tym dużym gaźniku. Mi się wydaje, że tam go ostro zalewało tym paliwem, dlatego była taka temperatura, bo paliwo po prostu było wszędzie, wylewało się aż przez wydech. No i dlatego takie temperatury osiągał. I tylko tyle chyba. Tyle mam do powiedzenia? Tak, prawdopodobnie chyba tyle. Jeśli wam się podobało, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli się wam nie podobało, no niestety przyjmę to z bólem serca, łapeczkę w dół. Jeśli macie jakieś pomysły na jakiegoś blow-offa, od czego by można było, z jakiego samochodu, jeśli oryginalnie gdzieś jest jakiś montowany, albo coś, żeby łatwo było przerobić w samochodzie, w jakichś Europejczykach, chętnie takie informacje przygarnę, piszcie w opisie, w komentarzu. No i tyle, ja lecę, montuję dla was film, żebyście coś mieli. No i mam nadzieję, że w weekend pierwsza jazda testowa, choćby nawet bez blow-offa, spróbujemy się przejechać, przypierdzieli na gazie, jak to idzie, bo obroty o wiele wyższe niż, no może nie o wiele, ale wyższe są niż w standardzie. się kręci Loncin. Zobaczymy, czy to w ogóle jakiś moc ma i jak to chodzi pod obciążeniem, bo bez obciążenia to wiecie, może wchodzić na obroty, a pod obciążeniem może być problem. Więc przetestujemy. Pojedziemy na górkę testową i zobaczymy, jak będzie szedł pod górkę. Czy jest jakaś tam moc. Więc do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej!